nowy zawodnik. Hej, new player. No i chłopaka tylko jeszcze po ziemi, a spokojnie. Polska piłka nauczy się w górze, nie? Znosi na barana do samego hotelu zwycięzców. Dawaj! Kiedy robimy tą wagę? On jest za ciężki! Jak tam, Mati? To jest drugi dzień obozu. Tutaj przed chwilą się rozciągałeś. Odczuwasz już troszkę trudy? No na pewno. Pierwszy ten obóz będzie bardziej motoryczny, intensywny. Także już po drugim dniu czujemy jakieś oznaki zmęczenia i trzeba dbać o siebie, rolować się, rozciągać, regenerować dobrze po treningach, żeby no jak najlepiej ten obóz przepracować. Wchodziły ci tutaj dzisiaj te piły za szesnastki. Myślisz, że to się też przełoży na kolejne gole w Ekstraklasie teraz? No miejmy nadzieję, że uda się strzelić gdzieś z dystansu takim mocnym uderzeniem. No, dzisiaj coś tam powchodziło, ale też było dużo niedokładności, także jest nad czym pracować. Rozmawiałem w trakcie Euro, więc oczywiście spytam o to, co już pytałem dzisiaj Wiktora. Polska już odpadła, ale komu kibicujesz? W tym momencie myślę, że Włosi i Belgowie są kandydatem do zdobycia mistrzostwa. No zobaczymy jak to dalej się potoczy, bo jak pokazuje turniej, przytrafiają się niespodzianki i tak jak wczoraj Szwajcaria wyeliminowała Francję, która była no, jednym też z kandydatów, także no Włosi i Belgowie są moim typem, a
ale co pokaże turniej, to zobaczymy.